Już za kilka dni Słubice będą ponownie gospodarzem dużej ogólnopolskiej imprezy sportowej. Po zeszłorocznym Pucharze Polski, który tu został bardzo wysoko oceniony przez Polski Związek Kolarski, odbywał się w grudniu ubiegłego roku, poczyniliśmy wraz z burmistrzem Mariuszem Olejniczakiem starania o uzyskanie możliwości organizacji 87. Mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym. Gremium w PZKOL-u zrobiło głosowanie, 6-1 wygrały Słubice, także w dniach 12-14 stycznia, a więc tak jak pan redaktor mówił, za kilka dni, cała elita polskiego kolarstwa, zarówno najmłodsi zawodnicy, jak i zawodowcy, przyjeżdżają ścigać się do Słubic. Trasa musi być zgodna z przepisami Międzynarodowej Unii Kolarskiej, jak również Polskiego Związku Kolarskiego. Kilka miesięcy temu, kiedy wytyczaliśmy i wyznaczaliśmy pierwsze, jak gdyby, zarysy trasy, przyjechała do nas Komisja Przełajowa Polskiego Związku Kolarskiego. Debatowali tutaj 2 dni, zatwierdzili tą trasę. Od tamtej pory zaczęliśmy przygotowania, jakby takie już główne trasy, a więc czyszczenie, poszerzanie i tak dalej. No musi to być trasa, która spełnia wymogi również pod względem ciężkości. Są to Mistrzostwa Polski. Kilka tygodni temu byłem na wizji na Pucharze Świata w belgijskim Namur, gdzie trasa jest bardzo podobna do tej naszej. Jest oceniana za jedną z najcięższych tras Pucharu Świata. Dlatego będąc tam, tamte warunki przeniosłem tutaj, czyli uważam, że mamy trasę nawet godną Pucharu Świata. Jest to zarówno praca tutaj całego zespołu Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, osób współpracujących, bo również współpracujemy przede wszystkim w wyścigu amatorów, bo pierwszy raz w tak szerokiej formie do wyścigu Mistrzostw Polski dopuszczamy kategorię amator i tutaj pomaga nam pan Jacek Kuzynin ze Szczecina, który prowadzi zachodniopomorski klub kolarski. Także tutaj szykujemy się z nimi. Na dzień dzisiejszy mamy zapisanych ponad 400 osób. Zapisy jeszcze trwają, a z reguły najwięcej ludzi zapisuje się pod koniec zapisów. Ja przewiduję około 600 zawodników plus osoby towarzyszące, czyli przyjedzie około 2000 osób, samych uczestników wyścigu. Natomiast patrząc na to, co było w Dżonkowie w zeszłym roku na Mistrzostwach Polski, myślę, że około 6-7 tysięcy co najmniej kibiców przez te 3 dni przewinie się tutaj przez Słubice. Serdecznie zapraszam do kibicowania. Tak dużej imprezy dawno w Słubicach nie było, szczególnie na poziomie elity, czyli tych najstarszych zawodników. Udało nam się to uzyskać, także 12, w pierwszy dzień, w piątek, 12 stycznia odbywa się wyścig sztafet o godzinie 14, natomiast sobota, niedziela są to wyścigi od godziny 9 do godziny 15 przez cały dzień. Będą transmisje na żywo w internecie, na Facebooku, także będzie można również sobie to obejrzeć. Dla kibiców przygotowaliśmy ogromny catering, także będzie można sobie zjeść coś ciepłego, wypić coś ciepłego, zimnego. Będzie duży telebim na trasie, taki 5 metrów na 3 metry, także będzie można sobie przy tym cateringu oglądać również zmagania z różnych części trasy. Jest jedno małe utrudnienie, o którym chciałbym wspomnieć również, ponieważ jako że jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ulica Sportowa, jak również ta ulica Szutrowa za hotelem, od środy wieczora do popołudnia w niedzielę będą zamknięte, a więc powoduje to takie utrudnienie, że nie będzie możliwości dojazdu autem na cmentarz. Będzie trzeba zostawić auto w okolicach bazaru na dole i przejść się pieszo do góry. Także serdecznie zapraszam wszystkich do kibicowania. Naprawdę ogromna impreza, której dawno takiej tak dużej nie było w Słubicach. Transmisja z zawodów będzie dostępna na platformie YouTube HTS Live oraz w naszej telewizji.